Dobra, jest sobota, godzina 23:30 około, może trochę wcześniej, może trochę później. I dopiero niedawno dowiedziałem się, że jadę na Altrace, także coś trzeba nagrać, nie? I trzeba się przygotować do wyjazdu. Plecaczek, tego, ten, tu pudełeczko, które zaraz wam objaśnię, ubranko i akcesorium, które musi być. Proszę bardzo, Fordzik, bardzo stara koszulka swoją drogą, ona ma 40 lat spokojnie. No to w każdym razie Fordzik, a dlaczego zaraz się dowiecie. Właśnie ogarnąłem, że wstaję za 5 godzin i 17 minut, 16 minut. Pierwszy i ostatni raz byłem na swoją osiemnastkę na Altrace, znaczy na racizmie, z moim ojcem. Dlatego to jest dla mnie takie wyjątkowe wydarzenie, bo co roku jakoś to odwlekam. Zresztą teraz mam dużo spraw związanych ze studiami, ale mówię, nie no, przygoda, nie? Przygoda. Plan jest taki, że tu mamy napisane Fiesta Mondeo K Transit Tourneo. Jedziemy na Altrace i mamy komuś wręczyć. Znaczy, musimy znaleźć osobę, która będzie miała jedno z tych aut. Tylko zasada jest jeszcze taka, że ta osoba musi je przy mnie założyć. Albo ja jej założę, albo ta osoba założy przy mnie. To musi zostać dzisiaj wręczone. No i zobaczymy, mam nadzieję, że się uda, bo bardzo chciałem to zrobić. A oprócz tego, no to o, jak to wręczę, właśnie, to drugi rekwizyt to jest koszulka i ją muszę założyć i zrobić sobie zdjęcie przy tej Fieście, czy tam przy tym Focusie Mondeo Transicie. Zobaczymy, co to będzie. Proszę bardzo. Jest wuseteczka, którą udajemy się w stronę Wrocławia. Tu już mi się podoba. Wsiadam do Lexusa, bo wy lubicie Lexusy na pewno. Japońce, JDM Kiddy. Proszę bardzo, zobaczcie sobie, jaki fajny samochód. W gaziku jeszcze pięknym. Ciekawostka związana z JS200. I w sumie JS300 pewnie też, ale w niektórych autach była taka nawigacja, którą tutaj widzicie. Hops, ona się otwiera tak i ona jest na płyty, także niestety teraz się już nią nie pojeździ, ale w tym przypadku można było sobie mieć na baterię takie urządzonko, wziąć do ręki i sterować nim właśnie taką nawigacją. No teraz się to już nie przydaje, ale ciekawostka fajna. O, to mogę nagrywać. M390, bardzo rzadki samochód. Jedź, jedź, ale weź dej mu. Mam nadzieję, że to będzie słychać. Fajnie. Tylko że stadion jest tam. Ja byłem przy samym stadionie, to idę teraz kuźwa naokoło, a muszę dotrzeć, o, tu. Jest 9:40, więc nie ma jeszcze za dużo samochodów. Nie no, wszystkie są w środku, ale to są akurat auta poza halą. I to jest tak, że czasami tutaj też są jakieś fajne furki. Także jak nie macie biletów, chociaż możecie patrzeć na to, co tu stoi pod halą, w okolicach. O, Bentley. Spotkanie po latach, kamikaze gra. Trochę ludzie się rozejdą. Jak się zrobi zimniej, to wtedy będzie można nagrywać. No. No i mam wszystko na tym złocie nagrania, co potrzebowałem. No. Najlepszy z nagrania. Tak, najlepsze zło. Ale dobre to było. Piwo, paliwo. Dobrze. Może się tu przejść, trochę auta pooglądać.
Towarzystwo się powoli rozrzedza, więc stwierdziłem, że przejdę się po samochodach i coś tu pokażę. Także zrobimy tak, że ja sobie pochodzę, jak będzie trochę mniej osób, pokażę te najfajniejsze samochody, które najbardziej mi się spodobają. No bo teraz jeszcze, to no, akurat teraz mi nikt w kadr nie wchodzi, ale w tamtym, o, tam jest bardzo dużo rzeczy. No i złe informacje są takie, że niestety nie ma tutaj żadnego Forda, który chce moje kierunkowskazy. No niestety żaden Ford się nie znalazł, bo może jeszcze się znajdzie po drodze, nie? Jak będziemy wracali na przykład. Tutaj jest coś fajnego, bardzo lubię kameleony. Fresh Harlequin, czyli rozumiem, że tutaj akurat połączenie kolorystyczne zieleni i fioletu. Fajnie. No i w sumie brązu też, ale o kurczę, jak fajnie w środku wygląda, to mi się podoba. Jest superka GR. A tutaj dalej obok mamy stanowisko GR Super w ogóle, znaczy GR Toyota, nie? I możemy sobie zobaczyć, jak wygląda taka Toyota w serii. No i co z tego? No i w sumie nic, ale coś muszę powiedzieć do kamery. Mikrofon sobie testuję też, taki śmieszny, o taki, o. O dobra, coś ciekawego. Pomarańczowe skóry. Tego jeszcze nie widziałem w sumie. I to jest w serii takie? Mało w życiu widziałeś. Tak? Dzięki. Podany Android taki. Androidzik? No. U, no taki, no taki no. Dobra, fajne E36, ale ono to już jest chyba co roku. Tylko teraz ma inny kolor felgi. To już jak zwykle biała lampka. Nie, Styl. Tu Japonia. Przejmijmy. Kolejna Japonia. Dawaj ten kanał. Przyjmujesz kanał? Tak. Dobra. Ale ja mówię do mikrofonu. Czekaj. Aha. Kacper, proszę cię. Odbiór. Ty gadaj, ja będę nagrywał. Dzień dobry. Nagrywam do Saba w Nardo Grey. Bardzo ładne kółko, tu Skyline w wersji sedan, w bodykicie BMA, najprawdopodobniej, ale nie wiem. Bardzo ładnie wygląda stylowo. Karol zaraz się zestra, bo widzi Huracana, ale to nie o tym teraz. Piękny E46 w Cabrio. Kasper, co teraz nagrywasz? Cabrio. Okej, dobrze, lecimy. Piękne kółko, super wnętrze. Ciemna brąz. Karmelowe. Bardzo ładne wyposażenia tutaj mamy. Przepraszam cię, Karol. No cóż, no. Tego już było, to już było, no. Nie płacę. Body kit już był, chyba. Błagam cię, no. Karol, zaraz się zesra tutaj, że nie będzie widział Huracana. A tutaj jest piękny custom ze stalówek. Bardzo piękny Jaguar. Karol, to nie o to chodzi, to nie jest styl. Te samochody nie powinny tu trafić. Proszę cię bardzo, Tesla, piękna Tesla. Zobaczcie, jakie ma wydechy z tyłu. Gościu. Pieszymy? Tak, już biegniemy. Piękne rury wydechowe, kurwa mać! Bum, 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 bum. Strada tutaj, idziemy po Golfy 3. Dobre Golfy 3. Piękne 3VR6. Kasper, prowadź. Mamy tu 3.2 V6 z Audi. Najprawdopodobniej A3. Tu mamy piękne fejkowego diesla pod maską. Mamy tutaj, wyłaniamy nam się 2.8 VR6. Piękny motor. Pięknie zaprezentowany. Mamy tu Golfa trzeciej generacji z silnikiem R32. 3.2 V6. VR6, przepraszam bardzo. Piękna komora. Wszystko w chromie. No piękna sprawa, no. Piękna mała kierownica, Kasper, zaprezentuj. 28 mm, 280 mm. Tyle o ile, wystarczający rozmiar. Czekaj. To E60 jest? Mech. No. Nie no, jest ciekawe, ale czy jest ładne? To nie. Kwestia sporna. Na tym roku je widziałem. Myślałem, że dadzą sobie spokój w tym roku, ale jednak jest. Ciekawe, co jest pod maską. Jestem ciekawy, co w domu. Pod maską jest pewnie silnik. Natomiast... jeśli będzie M57, to... Tak, jest to M57, tak mi się wydaje. Jest single-pizna, więc najmniej... No i dobrze. I bardzo dobrze. To szanujemy, czy nie? Szanować może to za dużo powiedziane, ale akceptujemy. Akceptowalne. Dobrze, więc w takim też wypadku ja chciałem pokazać tutaj R8.
bo bardzo mi się spodobała. R8 fajne, niskie. Są inne i też takie ładne jak to. Oprócz tego Kamil też jest spoko, ale jednak te samochody. No i tak, patrz, jak na przykład masz do wyboru, nie? Masz RX7 w takim Rocketbanie, nie? No dobra, no co ja chciałem zapytać o Huracana albo RX7, no ale jednak no... Obydwa to okropne żygi. No nie, ale coś się dzieje z progiem w ogóle dziwnego. Zobaczmy sobie to. No bo ten Huracan z daleka wygląda świetnie, tylko chciałbym się zapytać, o co tu chodzi? A chodzi najprawdopodobniej o folię. Tak jest, chodzi drodzy Państwo o folię, niestety. No niestety, no ale auto jest piękne, nie? Tylko że po prostu... Tylko no niestety niedopracowane. Nie zasłania. A czy wiesz co? Patrz na próg, patrz na próg. Zobacz. Ale ogólnie wygląda bardzo ciekawie. Tylko chyba lepiej z daleka. A92 też fajne. No jest dużo osób, więc wam nie pokażę tak, jakbym chciał. Ale auto jest bardzo ciekawe. Golfiarze, to jest golfiarz. Golfiarz mi przejął kanał i teraz golfy muszę pojechać. Ale nie, no, akurat to mi się bardzo podoba. No dobra, golfiarz. Co o tym powiesz, co o tym powiesz, golfiarz? Jak bardzo pięknie skrzydłowanie zrobione do ITB. Tu taki ciekawy smaczek w postaci tego skrzydła. Z tymi przeźroczystymi tutaj lotkami. W sumie wyglądają bardzo w porządku. Nie widziałem tego wcześniej. Dobra. Cyk. O. 9-11 sobie zobaczymy. To jest bardzo ładne. Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, Kacper jej nie chce powiedzieć, ale tak, BBS z niebieską i zielonym dekielkiem wychodziły na Japonię jako BBS Japan, a czerwone i czarne wychodziły z niemieckiej produkcji. A potwierdził, tak? Tak, Kacper potwierdził. I super jest R32, jest biała lampka, jest super wnętrze, Nardi kierownica niebieska i fotele Recaro pole position to jest najprawdopodobniej, chociaż nie jestem pewien, no nie, pole position chyba. Niebieskie kuby super wygląda z półklatką, tutaj rollbarem i jest na powietrzu. Super, 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 super. Fajnie wygląda. Lubię to. R32, VSKF Fiki, eleganckie, z męską szerokością, RB-czek pod maską, wszystko tak jak się należy. No jest, jest po prostu siana tutaj. Jest po prostu siana, jak się masz. Są rekarosy składane, nie pamiętam jak się one nazywają. Gerdka Vertexa, no szkur de lefelemele. Do 10 tysięcy jest wyskalowany, kurwa, oprotomierz. Ja pierdola. Airbag się tak kręci? Nie wiem, kurwa. Nie wiem, choć się domyślam. No super wóz. Dobra, muszę się pokazać z Rotmansen. Jeszcze M3-4-6. O. No i co jak co, ale M3 to muszę pokazać. I przede wszystkim ta niebieska na majstrach jest bardzo fajna. I z tego co mi się wydaje, ona ma klapę z kutego karbonu. Zaraz się to zobaczy. No jest piękne auto. No wszystkich nie pokażę, to musicie być pewni, że wszystkich samochodów nie pokażę. A nie, to jest zwykły karbon, nie kuty, ale i tak bardzo fajny. Klapa CSL-owa. No i w porządeczku. W ogóle jestem teraz w cieniu, więc można trochę odpocząć. Poobserwować inne fury. No jest na tyle dużo, że naprawdę ciężko, no i ludzi też bardzo dużo, więc czasami nawet ciężko jest coś pokazać, po prostu wejść gdziekolwiek, bo albo wejdą przed kadr, albo będą przeszkadzać, ale no dobra, pokażę MGGT. Niech będzie, macie. Za mną jest kolejka i ta kolejka ciągnie się bardzo, bardzo daleko. Kolejka po koszulki, po płyty, po wlepki i inne rzeczy. Uwaga, przejdziemy między ludźmi. Może przejdziemy. Odpalona 911 przy okazji, a za 911 jest dalej kolejka, która się tam ciągnie, ciągnie, ciągnie. Jeśli chodzi o ciągnięcie, to akurat jestem specjalistą, także... O, bardzo ciekawe Subaru. Przede wszystkim ze względu na kolor. O, zajebiście jest.
idziemy dalej, bo to naprawdę trzeba, znaczy żeby się tak przejść, żeby Peugeot, w końcu Peugeot, ale to jest chyba jakieś zwykłe 406 coupe, natomiast nie widziałem go wcześniej, tak, to jest to auto, nie? Tu, w końcu Peugeot, może nie wyróżnia się jakoś strasznie, znaczy nie no, wyróżnia się niesamowicie na tle innych aut, bo tu nie ma po prostu Peugeot, nie? Cyk, pójdziemy sobie od tyłu, zobaczymy jeszcze. Natomiast to jest takie zwykłe, nie? Po prostu jest zglebione, wygląda ładnie i czysto, ale nic specjalnego. M1 Procar, proszę bardzo. Need for Speed World, drodzy Państwo, graliście? No, wiadomo, nie? O, cyk. Jest M1. No i mamy też CSL-a, który tutaj się prezentuje bardzo dobrze, akurat jeśli chodzi o race. Mamy alt, mamy race. Po środku jest jeszcze właśnie artystycznie. O, chyba nie przejdziemy tam. Musimy jakoś tak zrobić, żeby ją pokazać. To jest bardzo ciekawe. Tego wozu nie widziałem wcześniej, znajduje się tam po środku. Proszę bardzo, to jest jakiejś serii artystycznej M3 torowe E36. Ślicznie wygląda, no ślicznie. Jak dla kogo, ale jest to właśnie z tej artystycznej serii. Prezentowane gdzieś na stronie BMW swego czasu. Mam nadzieję, że to mnie w ogóle słychać, nie? Chociaż z drugiej strony niektórzy będą woleli to oglądać niż mnie słuchać. Więc nawet i lepiej dla was, że nie będzie może mnie słychać za mocno. Natomiast królują Volkswageny, królują też BMW-ki i troszkę Mercedesów. Tu jest ciekawe miejsce z tymi ósemeczkami. Proszę bardzo. Cyk. E31, no fajne, bardzo mi się podobały, szczególnie Alpina jest jedna. O, to jest Alpina BB12 w sumie, proszę bardzo. Nawet nie wiedziałem. Proszę bardzo. Coś tam na scenie się dzieje ciekawego. Tutaj też auto, które może bardzo, bardzo zwrócić uwagę ze względu na malowanie. I o, dobra, wchodzimy w ciekawą strefę, ponieważ tak, no jest niby Celica, nie? Celica akurat w tej wersji mi się średnio podoba, w sensie wolę ją w wersji takiej bardziej rajdowej, albo typowo tuningowej. Wchodzę w ludzi, kurwa, plecakiem, masakra. Fairlady wyjeżdża, tu ciekawe skręcone rotorki i zastanawialiśmy się wcześniej, co to jest za auto, no bo zobaczcie, co jest na kierownicy. Jest to RS4 najprawdopodobniej, tak też wygląda. Fairlady dalej oddala się tutaj z miejsca, ale będzie jechało w lewo, aha. No i wejdziemy sobie bezpośrednio w strefę Jagera. Dostałem w ogóle paliwem po nodze. Będę miał na pamiątkę. W sumie Alf za dużo nie ma, także zobacz sobie Giulię, bardzo miło. Chyba nawet nie ma żadnej GTA z tego co wiem. O, jakie fajne światełka w Lexie. Zobaczmy sobie to. No i zbliżamy się do głównej sceny. Przed nią Downout Rotiform. Mamy również na rotkach, co to jest, seteczka. Tak jest, seteczka GL. I idziemy sobie powoli do głównej sceny. No a do głównej sceny przejdziemy sobie po ciekawych autach, które tu się ustawiły. Na przykład taka, znaczy w sumie ja nie wiem, czy Rocket Bunny mi się podoba. Tak średnio. Na dzisiaj już średnio mi się podoba Rocket Bunny. Kiedyś byłem podjarany oczywiście.
tutaj trochę słońca, a my sobie pójdziemy do głównej sceny, zobaczymy, jakie samochody są przy głównej scenie i dopiero przejdę sobie tutaj na te poboczne. Chociaż nie, muszę zobaczyć najpierw F430 niebiesko-różowe, znaczy takie bardziej... O, kibel, fajnie. Dobra. Foty są robione grube. To mi się podoba właśnie, o to chodzi. Pięknie, no pięknie, oczywiście, że pięknie. Bardzo ładny samochód. O, pójdziemy sobie z tyłu, bo nam coś tam lekko zasłaniało. Jest zajebiście. Teraz tak, do głównej sceny. Pink 911 na Majstrach S1. Dużo tu się osób ustawia do zdjęć swoją drogą. I teraz tak, R34, które tu stoi, jest tak cudowne. Może przejdziemy sobie od R32. Odnośnie tego, jak są rozwiązane te rotory tutaj. No i takie oczywiście jednocześnie chłodzenie. Tutaj wcześniej odcinę pewnie widzieliście w Ferrarce. I przejdziemy sobie do Skaja, tylko żeby ludziom nie przeszkadzać w zdjęciach. Piotrek zawiewa. I to jest chyba najmocniejsze, tylko najmocniejsze E36 tutaj na wydarzeniu, moim zdaniem. Projektowane najprawdopodobniej przez Kizila Salema i w ten sposób zostało wykonane. No, przy głównej scenie jest dużo ciekawych samochodów. Ciężko będzie to wszystko pokazać, ja to mówię cały czas, ale... O, pójdziemy sobie z tej strony. Nie wiem, co się dzieje z tym Golfem, bo wydaje się być taki zwykły. Teraz tak, podchodzimy sobie do zacisków, idziemy przez środek, idziemy przez ten wlot powietrza, tu kolejny zacisk i tu wydech. Co tu siedzi w środku, ciekawi mnie bardzo, bo tego od wcześniej nie widziałem.
Jaguar 35 ze zdjętą, no można powiedzieć, że maską. Maską z zderzakiem i przednimi błotnikami. Teraz będę się udawał do początku, do wjazdu, ponieważ auta wyjeżdżają sobie i to będzie dobry moment, żeby je ponagrywać. Brzmią ciekawie. Tutaj mamy dwie butle litra w Suprze. Ciekawe, ile ma koni, na pewno więcej niż 1000. Proszę bardzo. Leci sobie kuty carbon w wersji 4. W sumie to jest GTR, zwrotek Zetion i ma felgi od Nismo. Spierdzielam. Ciekawe polo, bardzo ciekawe polo. Też mnóstwo dodatków z karbonu kutego. Akurat teraz jest taka moda. I o, NSX! NSX sobie nie pokazał, to bym sobie pluł w brodę, ale jeszcze o. R34, które miałem nagrać wcześniej. Proszę bardzo. I do NSX-a. I do wyjazdu. Przy wyjeździe sobie zobaczymy, co się teraz dzieje. NSX sobie tam pięknie stoi od rana. Nie rusza się i bardzo dobrze. Kolejne ciekawe R46 w M3. Bardzo ciekawe. Mamy... O! Czy to jest ukraińskie auto? Na to wychodzi, że tak. To jest dopiero karbon, proszę Państwa. I S15. Yeah.
Stoję z tyłu za sceną, a za mną stoją Nissany Skyline'y. W sumie Summer 3-4? Nie, jest R3-3-1. W każdym razie stoją Skyline'y. Chciałem je bardzo pokazać. Tylko że jak wyjdę tutaj, to albo ktoś mi wejdzie w kadr, albo... No o, zrobię sobie... Midnight Purple. To mi się podoba. Ogólnie, powoli się rozrzedza towarzystwo, jest coraz mniej ludzi. Tylko to z tego, że jest coraz mniej ludzi, nie mogę nagrywać, jest coraz mniej aut, bo wjeżdżają, nie? Także tak mi się trafiło, mam cukierka w buzi. Także prezentacji czas dalszy, tylko że po prostu beze mnie tutaj w kadrze. Zobaczymy, jak ten airbag tu wygląda. No co tu dużo mówić, no pięknie. Akurat to są te samochody z teamu Chrome Cars i są zasłonięte. Jakie fajne fotele ma w środku. Proszę bardzo, może będzie coś widać. Wing oczywiście standardowo, ale samochód jest bardzo niski. No i pięknie zbudowany. S1 Nismo. Super. Tutaj bardzo ładny kolorek. I teraz tak. Trybuna Fiero sobie stoi w gablocie. Też w sumie fajnie, on tu jest za każdym razem i bardzo się wyróżnia. Widzimy sobie z drugiej strony, to będzie go lepiej widać. O, jest i Fierka w gablocie. SL500, bodajże, czy to jest SL55, zaraz zobaczymy. A raczej SL500, chociaż jaki w ogóle fajny ma próg, taki lekko tuningowy bym powiedział. I jest to... No nie ma emblematu, więc mogę sobie tylko się domyślać.
bardzo ładny kolor Golfa. Jest... Czyżby to była ta GTA właśnie? Czy mi się wydaje? Zobaczmy sobie, jakie auto opuszczają zlot. Proszę bardzo, piękne 4.6 z bardzo ciekawym wnętrzem swoją drogą. I dalej, TT-tka. Kuty karbon. No teraz taka moda jest na ten kuty karbon, tylko o ile to nie jest oklejka. Raczej nie, bo nikt by się tak nie szczycił, a zrobienie tego wcale nie jest takie trudne. Jak już się zrobi odbitkę, tylko materiały są też drogocenne. O, 512T, to chciałem pokazać. Ślicznie obniżone. Następca te starosy. No, a za nim Huracan, ale taki zwykły, nie? Prior Design, 300ZX obok. Pamiętacie A3 z kanału? No to nie jest ona, ale kolor ma też inny. O, będzie wjeżdżał Huracan, dobra. A3, tylko że jest trójka, no i nie z kanału, bo inny kolor, to jest LZ5M bodajże, a LY5M jest na tej naszej. Ale jest fajna, tylko OZ, który wygląda jak Fiat 11, także ciekawe. Fajnie. O, ja sobie idę i ludzie teraz mnie nagrywają, a ja idę z autami i mam wszystko w dupie. O, tu jest fajne 3.6, bardzo ładne, z blendą białą. O, będzie ją widać. I teraz po chamsku się wrąbę pod samochody, ale nie, no w sumie nie ma co, bo tu nic takiego się nie dzieje. Ale mogę iść razem z nimi, nie? O, reklamówki dają. Fajnie, też bym chciał taką reklamówkę. A może mi dadzą, jak będę tak szedł z nimi, nie? Nie, raczej nie. Dobra. Siemano, proszę bardzo. Ktoś mnie rozpoznał. Kurwa, nie wiem, ja tak poszukuję. Siema, patrzcie, ktoś mnie poznał. Siema. No, w ogóle jak masz na imię? Jestem Miłosz. O, Miłosz, no to witam Miłosza. Stoję przy wyjściu i właśnie nagrałem samochody. Jak ci się podobało? Zajebiście, kurwa, rok temu było jeszcze lepiej, ale powiem tak, rok będzie następny lepszy. Jak mówisz, no to myślę, że będzie spoko, nie? W sensie, ja... No właśnie, nie no... Nie tak wiem, to właśnie wygląda. Nie wiem, co to nagrywać, nie? W sensie jest tak, no, i taki jest przepych, to, że aż ciężko... Nie wiesz, co nagrywać, bo wszystko chyba wygląda dobrze, brzmi dobrze. No z wyjątkami małymi, nie? No ale z wyjątkami, ogólnie. Wiadomo, nie? Ale niektóre samochody zaskakują. Tak generalnie to nie ponagrywałem jakoś strasznie dużo, a towarzystwo nam się powoli rozrzedza. To znaczy, że samochody wyjeżdżają wcześniej niż się spodziewałem, że będą wyjeżdżać, bo jest godzina 16 w niedzielę, ale wyjeżdżają też ludzie, więc będzie więcej przestrzeni, żeby coś powiedzieć, podsumować chociażby. Natomiast, no aut od cholery. Po prostu ciężko się skupić na jednym wozie i na pewno jeśli będę miał przejechać w przyszłym roku, to nie będę się zastanawiał, tylko będę kombinował bilety czym prędzej. Zróżnicowanie samochodów jest niesamowite, to widać nawet teraz w tym momencie, że mamy super samochody, SUVy, SAVy, w sensie, nie, SUVy, jakieś SAVy, auta sportowe, auta zrobione pod styl, na przykład Deep Style, auta zrobione z, tak troszkę bardziej z jajem, z jakimś ciekawszym kolorem, wypolerowane, wypucowane, no tu jest wszystko po prostu, Air Ride, Static, Driftowy,
Jeszcze raz by się przydało tak troszeczkę, no ale się już nie uda niestety. Dobra, idziemy sobie teraz w głąb tutaj, między ludźmi. No ja wszystkich samochodów nie pokażę, to od razu mówię. Jeśli tutaj ktoś ogląda i mówi tak, muszę zobaczyć ten samochód, co był, no to może go nie będzie tutaj, no jest szansa, że go tutaj nie będzie. Natomiast chcę pokazać jak najwięcej aut, które mi się po prostu podobają, ale ich jest tutaj od chuja. Po prostu jest ich tak dużo, że ciężko się nad nimi skupić. Ciężko tu znaleźć jedną furę i dobrze. Przed chwilą Wiz pytał mi się, które auto mi się podobało najbardziej. No ja nie wiem, kurczę, bo za dużo mi się to podobało. Zbyt wiele aut zrobiło naprawdę kolosalne wrażenie na mnie. O, to jest dopiero VIP. Proszę bardzo, nawet słupki w skórze. Piękne leci z tyłu. Kolejny, ale ringi tylko do BMW, pamiętajcie, tylko do BMW ringi, nie wolno w innych samochodach, to jest zakazane, to jest taka niepisana reguła. Proszę bardzo, tutaj taki troszkę bardziej styl, powiedziałbym, Need for Speedowy, może Need for Speed Heat na przykład, bo ja muszę wszędzie wpleść Need for Speeda, nawet jak jestem na Racy Śmieje, w sensie na Altrace, to muszę wpleść Need for Speeda i przejdziemy sobie, o! No i bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, że każdy chce sobie zabłysnąć dźwiękiem silnika. No bo o to tu chodzi. Ała, ała. Zabolało, dobra. Więc tak, superka. Okej, tu jest grubo. To jest jakiś Grigger chyba, nie? Ale ładne M3, śliczne. Dobra. M-ka się rozgrzewa, czyżby? Cayman GT4 RS, 911 GT3 z Maxtonem. Mamy R8 V10 dowaloną. M3. Ta sobie tak pryka tutaj delikatnie. Może pryknie jeszcze trochę bardziej. Nie pryknie, dobra. No to nie, to bez łaski, no. Gdzie oni jadą w ogóle? Tam, nie wiem co tam się dzieje, ale... O, siemano, witam. Dobra, druga osoba. Chcesz się przywitać? Tak. Siemano. Siema. Dobra, jest dwóch widzów, no nie? Hej, nie masz może, tak pytam na szybki, nie masz może Focusa, Fiesty? Nie. Albo nie masz Forda, nie? Nie. A szkoda, bo mam kurde LEDy do rozdania. Dobra, miło było się przywitać. Widzicie, ilu fanów się tutaj znajduje? Normalnie ciągle bym ktoś pytał, jakieś autografy, podpisy, o to, żebym, no nie wiem, żebym się jakieś zdjęcie zrobił. Mówię, nie, słuchajcie, nie mam czasu. Ci wszyscy ludzie tutaj, oni wszyscy ciągle chcieliby zdjęcie. Mówię, nie, bez przesady, jestem w pracy teraz, tak? No, ale jakbym nie był, to co innego, mówiłem, no, innym razem, o, coś fajnego. No w sumie jedno z mocniejszych stoisk tutaj, Auto Finesse, jest Yaris GR, a tuż za nim S15 w LB, Liberty Walk. Czyli w sumie podobnie jak ten GTR na wejściu R34. Tutaj mamy ziomka Kamiego, który ma przepiękną R7, która przyjechała tutaj na kołach NXX swoją drogą. Mamy niebieską i mamy śliczną czarną tam z tyłu, ale bardzo dużo osób się nią interesuje. Z tego co wiem, to mówił nawet Kami, że zawsze tłum jest właśnie wokół tego samochodu. Możecie zobaczyć, jak silnik Wankla uturbiony sobie tutaj chodzi. Pokażemy jeszcze w środku.
Zajebiście wygląda. I pójdziemy do drugiej niebieskiej. Nie będziemy teraz tutaj w tłumie. Też piękny kolor, bardzo głęboki. I Sylwia. Czysta, bardzo czysta. Ile Sylwii? Patrzcie. Raz. Kolejna, druga, biała. Dobra, zobaczmy sobie, co tu pod maską. Poker 1.9 CDI, spoko. Proszę bardzo. Ale ślicznie to wygląda. Ile turbin znajdziemy pod maską najwięcej? Musimy się poprzechodzić i zobaczyć, co tam się dzieje. Uuu, ajaj. Kapcioch. Kapcioszek lekki. Ale to nic. Nic się nie dzieje. Idziemy dalej, zobaczymy Suprę. Supra mi się bardzo podoba. O, no i pytałem o turbo, a tam turbo leżą na masce. Sorry. Dobra, przeszkodziłem w zdjęciu. Teraz tak, przejdziemy sobie z drugiej strony. Zobaczymy sobie Superkę, bo Supra akurat jest dojebana niesamowicie. Proszę bardzo. A tuż za nią RX7. Nie będę mówić z jakim silnikiem, bo wy wszyscy już bardzo dobrze wiecie. Dobra. I teraz tak, idziemy sobie do kolejnej S15. Tam są tylko dwie turbiny na masce. No to kurczę, myślałem, że będzie ich więcej. No dobra, to może być. Tu mamy Rocket Bunny fioletowe, bardzo lubię fiolet, więc to akurat mi się podoba. Choć Rocket Bunny już nie za bardzo. Teraz tak, R8. Co to jest za auto, co? BMW serii 3. Są drogą ciekawe, czy to jest RS-ka? Czy to jest po prostu... To jest po prostu A przerobione na RS. Coś w stylu takiego, jak miał Solski, którego pewnie już widzieliście na kanale, jak nie, no to w starszych filmach właśnie była taka A4 przerobiona na, no w teorii RS, w sensie ona tam miała 4,2 litra. Dobra. 370, bardzo ładne. Znaczy, mało, to nie jest, o, nie bardzo ładne auto jest tutaj. Proszę bardzo, coś wam pokażę, uwaga. O tym nic nie mówię. Nie będę przeszkadzał fotografii, zaraz wam coś pokażę. No więc tak. Co to ma być? Kto to tak spierdzielił? No cóż. Samochód nie nadający się za bardzo na to wydarzenie. Znaczy jest piękna, gdyby nie miała tych naklejek i tych dziwnych napisów na oponach. I żółte zaciski do złotej felgi... Średnio, średnio. Dobra. Teraz prawie jak Project One. Ale nie do końca. To mi się wydaje, że to jakaś samoróbka. W sensie to jest raczej auto, które ma wyglądać jak ten Project One. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, może ktoś zna ten samochód i wie, czy to tak miało być specjalnie, w sensie, że to ma tak wyglądać, czy to jest rzeczywiście auto dodawane do Project One. Ale obstawiam, że nie. Dalej kolejna w teorii Z-ka. Nissan. Nie, Datsun. O, bardzo fajnie. Proszę bardzo. GT2 RS Club Sport. Stoisko Car Vertical też ma ciekawy wóz. W124 z 2JZ-em. Ale tu przeszkadzam wszystkim. O, proszę bardzo. Every car has a story. I tu mamy, rozumiem, historię uszkodzeń tego samochodu, usterek w tym pojeździe. Zobaczcie, rozrzedza nam się towarzystwo. Coraz mniej ludzi. Słońce świeci mi po głowie tak, że mi zaczyna boleć. Ale tym samym sposobem może na przykład przejść do Biniacza na VSKF-ie. Tego jeszcze nie widziałem. Jak go zobaczyłem za pierwszym razem, mówię, wow, bardzo mi się to spodobało. No i nadal mi się podoba. Za drugim i trzecim też mi się spodobało bardzo. O, jak fajnie, bardzo fajnie, bo czy cień pada, ale ogólnie fajnie słońce tutaj. O. O, widzicie jak ładnie? Ślicznie. Dobra, o, to jest ciekawy wóz, co prawda nie bardzo po tuningu, ale jest to Touring M3. Jak widzicie, tutaj linia samochodu idzie sobie do góry, klapa jest wyżej, tak jak właśnie w M3. Przejdziemy sobie z tej strony, pokażę wam tył tego samochodu. Także jest to M3 w Touringu. Zrobione w ten sposób, ale mi się ręka zaczęła trząść z nerwów na tych ludzi, co mi wchodzą w kadr. Mówię wam, po prostu przesada, nie? O, ciekawe detale w postaci tych właśnie wycieraczek reflektorów i Quattro 20V, Audi Sport, Audi Quattro, legenda rajdowa. A tuż za nią samochód 1000 koni bez zakłucia, czyli pyk. Kto by się spodziewał, że to będzie oczywiście, że Supra. Ale no dzisiaj na komentarz po prostu tu jest Dariusz Pakowski, Adam Małysz, wszystkie tutaj skoki są napięcia relacjonowane.
o, ktoś tu jakieś wyzwiska, coś tam. I teraz powoli, powoli idziemy sobie w stronę tego drugiego parkingu na wzniesieniu. A ogólnie to jest tak. Proszę bardzo, M392. Hugo Boss. Ej, wiecie co ja mam Hugo Bossa? Bokserki teraz na sobie. Nie pokażę wam, ale musicie mi uwierzyć, naprawdę. To jest mój samochód, ja nim przyjechałem. No. A co to za Ferrari? Czy to jest jakaś 488 GTB? Dokładnie, drodzy państwo, 488 GTB. Śliczny samochód. Co prawda, no też doje jako maskotka eventu na pewno nie, ale jako dodatek jak najbardziej na VSKF-ie E39. Coś ciekawego, coś rzadko spotykanego. Serce mnie boli, bo wyjeżdżając zanim zdążę je nagrać, ale zaraz tam się pojawię i to się uda, no nie? Teraz S14 za mną, proszę bardzo, muszę ją pokazać z tej perspektywy tym razem. Nie, no nie, muszę zmienić kamerkę, bo jest bardzo ładna. Tutaj o, pistacjowy golfik, a golfów mało dzisiaj pokazałem, co? G200SX, S13, Sea Lady, no wszystko zajebiście, tylko że po prostu no troszkę wypadałoby go tutaj dopracować na event, natomiast wygląda bardzo ładnie, no tylko można byłoby troszeczkę dłużej nad nim posiedzieć, no nie? RS Turbo. Arcio 483. Jest Ford w ogóle jeden, może ze dwa były i żaden nie ma takich kierunkowskazów jak przyniosłem. No i co ja mam teraz zrobić? Idę do domu. O, śliczny kolor. Troszkę driftów tu się też odbywa w międzyczasie, ale no co do driftów, to nagra to ktoś lepiej na pewno niż ja. Także drifty sobie poglądacie na miejscu, które jest do tego przeznaczone. Powiedzmy, stwierdziłem, że nie mam onboarda w tym roku, więc nie będę tego robił. Fajne rocket bunny. Tu akurat wygląda to lepiej, bo jest bardziej w... O. Prawie się wyjebałem w takim torowym stylu. Dubai. Bardzo miła dziewczyna, bo mi nie weszła w kadr, ale i tak bym się wyjebał, także jestem się wulgarny. No właśnie, o, zobaczymy sobie jeszcze tył. Porsche. O, aha. To ja jak zobaczyłem ten samochód, dobrze.
też mi się bardzo podobają. W sensie nie, że flaga, tylko samochód. Pride Project J. O, pójdziemy sobie z tej strony, żeby go lepiej pokazać. MX6, o, to jest samochód, który się tu rzadko na pewno spotyka, jeśli jest w ogóle chociaż jeden taki sam. Znaczy taki sam, znaczy jeśli jakakolwiek MX6 jest, a raczej wątpię. I idziemy sobie powoli, powoli do miejsca, w którym już byliśmy tak naprawdę, więc nic nowego tutaj chyba nie pokażę.
kark spalony. Twój kark spalony? Jest. Pokaż, pokaż, czekaj. No redneck! Pięknie! Pan Mikołaj tutaj. Pięknie. Panie Kacprze. No coś tam widać, no. Jest okej. Okay. Kultury wszystkie, które uzdobione w studni. Kamień na niego, odchodzę daleko, ere, górego, raz, dwa. Wszyscy mnie słyszycie, tak, tak. Te słowo ma pokrycie, a ja takie życie chem gru prezentuję. To jest to, dzieciak, to jest to, co czuję, ero. Mój rap to Ambrose i smak, dawaj. Muzyka ta sprawia, że serce bije mocniej. Więcej, więcej nie ma prawdziwszej od niej. Muzyka to duma, a życie mocne, nikomu nie obce, złe emocje. Dobra, kończę ten filmik w BMC, ale jeszcze wierzę, że znajdę to Mondeo albo nie wiem co, no myślę, że jeszcze mi się uda, jest jakaś szansa, że znajdę to auto właśnie, które przyjmie te kierunkowskazy, nie wiem, może na stacji paliw, może już w Kielcach. Może na trasie znajdziemy kogoś, schamujemy. Właśnie tak, rzucimy mu przez okno, nie? Tak sam wzrok tego działka. Ten sam wzrok. No, w każdym razie... Zajebiście było, nie wiem czy coś tego fajnego skleję, czy to będzie mega gówno, ale postarałem się coś tam nagrać. Będzie jak zawsze, czyli chujowo. Jak zawsze, czyli no, dziękuję ci za podsumowanie mojej działalności. No i co? Cały spalony, ale zadowolony. O, ale ty przygrzał, kurwa, teraz nie ma. Jeszcze nie spalony. Dobrze, na razie.